Elita Wydziału Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej ma powód do świętowania. Podkarpackie samorządy będą inwestować w zrównoważoną mobilność. Rzeszowscy antyterroryści w akcji znajdują narkotyki i gubią granaty. Aktualności Beata Wolańska, witam Państwa w czwartek, 8 czerwca. Mieszkańcy Brzozowa oraz części Starej Wsi i Chumnisk mogą już korzystać z wodociągu komunalnego. W wodzie nie ma już bakterii i nadaje się ona do spożycia. Komunikat opublikowało dziś brzozowskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. Przez 3 dni 7 tysięcy osób nie mogło używać wody z sieci do celów spożywczych, bo wykryto w niej bakterie z grupy Clostridium. Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej świętuje jubileusz 40-lecia. Do niedawna rzeszowska uczelnia była jedyną w Polsce kształcącą pilotów lotnictwa cywilnego. Ma najdłuższe tradycje i zasłużonych absolwentów. Dzięki nim jest rozpoznawalna na całym świecie. Na specjalność pilotaż dostają się najlepsi studenci lotnictwa i kosmonautyki. Ośrodek w podrzeszowskiej Jasionce gwarantuje im wysoki poziom szkolenia w oparciu o nowoczesną bazę. Lot 301, clear for takeoff, runway 33. Clear for takeoff, runway 33. Ten nowoczesny symulator lotów to część wyposażenia Ośrodka Kształcenia Lotniczego. Każdy student pilotażu ma tu 70 godzin praktycznych zajęć. Ja osobiście pochodzę z Poznania i do tej pory uważam, że wybór był dobry. Od tej uczelni myślałem, od początku gimnazjum tak naprawdę, że wybierając liceum, myślałem, że przyjdę tutaj na studia, bo to sam kierunek i specjalność wzięła się z pasji, a wtedy nie widziałem zbytnie innej możliwości. Jak ja zaczynałem tu studia, to była jedyna politechnika tak naprawdę, która kształci pilotów lotnictwa cywilnego. Na pewno trzeba bardzo dużo czasu poświęcić, jeśli chodzi o samą naukę, tak? Trzeba się trochę postarać, poświęcić. Czasami niekoniecznie wyjść ze znajomymi, tylko po prostu nie jedną czy dwie noc zarwać, szczególnie w czasie sesji, ale uważam, że to jest po prostu do przejścia, tak? Jeśli człowiek jest zmobilizowany, jeśli człowiek ma jakiś cel i do niego dąży, to uważam, że to jest w stanie osiągnąć. Na pilotaż można się dostać po 3. semestrze kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Warunek to bardzo wysoka średnia ocen i znakomity wynik z testów psychologicznych, sprawnościowych i z języka angielskiego. Zwykle chętnych jest około 100 osób. W tym roku wyjątkowo szansę na studiowanie pilotażu dostało aż 40 studentów. Rozszerzyliśmy tą rekrutację, która była robiona w tym roku. Przyjęliśmy de facto wszystkich, którzy spełniali swoje wymagania. No, żeby się też w jakimś sensie nie czuli, powiedzmy sobie, w sposób jakiś taki odsunięci od szkolenia. Teraz naszą rolą jest się starać o środki, które pozwolą na wykształcenie tej grupy ludzi. Dzięki ostatnim inwestycjom w OKL-u praktyczne szkolenie możliwe jest także zimą, a kierunkowe przedmioty lotnicze to na przykład meteorologia czy nawigacja. OKL to nie tylko szkolenie, także badania naukowe. Ten prototypowy samolot to jeden z projektów badawczych. Dyrektor OKL-u przypominał dziś, że dzięki funduszom unijnym ośrodek ma pas startowy o długości 900 metrów, hangar postoju samolotów i kontenerową stację paliw. Zakupił też 5 nowych samolotów, a kolejne lata przynoszą kolejne cenne certyfikaty. W 2007 roku OKL uzyskał certyfikat na szkolenie mechaników lotniczych, umożliwiając kształcenie studentów Wydziału Budowy Maszyn Lotnictwa, specjalizacji awionika, silniki lotnicze oraz budowa płatowców. Pierwsi absolwenci kierunku pilotaż otrzymali licencje zawodowe pilotów w 1981 roku. Od tego czasu specjalność pilotaż ukończyło ponad 600 osób. Nie jest tajemnicą, że zawód ten nie jest dla każdego. Jednakże ci, co go zdobędą, mogą się szczycić przynależnością do elity zawodowej polskiego społeczeństwa. I mają szansę na pracę w przyszłości. Z okazji jubileuszu Ośrodka Kształcenia Lotniczego jego wieloletni pracownicy zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami. Ponad 4 miliardy euro do 2020 roku przeznaczy Polska na tak zwaną zrównoważoną mobilność. Tylko w ramach regionalnych programów operacyjnych ponad 1,5 miliarda.
Podkarpackie zainwestuje te pieniądze w Rzeszowską Kolej Aglomeracyjną, Centrum Przesiadkowe oraz w nowoczesne rozwiązania komunikacyjne w innych miastach regionu. O przyszłości miejskiego transportu dyskutowano dziś podczas konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju. Korek. Typowy widok w godzinach szczytu. Kierowcy tracą w nich czas i pieniądze, dlatego kto tylko może, sprytnie je omija na dwóch kołach. Lepiej rowerem. Jak jest blisko, to się jedzie rowerem. A jak jest daleko, to się stoi w korkach. Albo, jeśli akurat nie ma się roweru, można go wypożyczyć. Przynajmniej w teorii, bo w Rzeszowie nie mają się one najlepiej. Wypożyczalnią rowerów zarządza prywatna firma Rower S. Właściciel nie kryje, że zainteresowanie rowerem na godziny jest niewielkie. Szacuje, że z tej opcji korzysta około 2000 osób. Ale jeszcze w tym roku zapowiada rewolucyjne zmiany. Nowe rowery z nadajnikiem GPS i nowy system ich wypożyczania przez komórkę. Będą więc bardziej przypominać te prezentowane dziś podczas konferencji transportowej w podrzeszowskiej Jasionce. Dziś przedstawiciele świata biznesu, polityki i nauki dyskutowali tu o przyszłości transportu miejskiego w Polsce. Większość gospodarstw rodzinnych ma już samochód, co najmniej jeden. I w małym mieście będą go swobodnie mogli wykorzystywać. Natomiast w dużym mieście nie ma możliwości stworzenia takich sieci drogowej i parkingów, żeby można było swobodnie korzystać z samochodu. Takie wnioski nie brzmią optymistycznie w Polsce, gdzie wskaźnik zmotoryzowania jest jednym z najwyższych w Europie. Ale mimo to w raportach ONZ polskie miasta są dobrze oceniane, głównie za duży udział komunikacji zbiorowej. W Rzeszowie jeździ ponad 180 autobusów, większość z nich od 10 lat, ale najstarsze mają już prawie 30 lat. Dlatego Zarząd Transportu Miejskiego znów wybiera się na zakupy. Przechodzimy na transport ekologiczny, bardziej ekonomiczny, czyli transport elektryczny i ewentualnie gazowy. Na początek 10 autobusów elektrycznych i budowa stacji ładowania. Do tego 70 nowych przystanków i takie pylony z elektronicznym rozkładem jazdy. Poza tym rozbudowa inteligentnego systemu transportowego, budowa dworca lokalnego i rzeszowskiego centrum komunikacyjnego na bazie dworców PKP i PKS. Tę ostatnią inwestycję wesprze samorząd województwa, ale z ekoautobusami chce wyjechać poza Rzeszów. W regionalnym programie operacyjnym mamy transport niskoemisyjny. Też kilka interesujących projektów zostaną złożonych w Stalowej Woli, w Przemyślu, w Mielcu też. Także to nas już tak przybliża do tego kompleksowego rozwiązania problemów transportowych. Poza tym kolej aglomeracyjna, która ma połączyć Rzeszów z sąsiednimi gminami. Takie projekty mogą liczyć na rządowe wsparcie i jak zapewniał wiceminister rozwoju, skorzystają na nich polscy producenci. Zależy nam na tym, żeby właśnie jeszcze większy zakres działalności polskich firm miał miejsce przy wykorzystaniu środków unijnych dostępnych w perspektywie 2014-2020. W tej perspektywie producenci nie przewidują jeszcze latających samochodów, dlatego póki co korki wydają się być nieuniknione, ale i na to jest rada. Tylko nóżki. Wspólna akcja policji z Rzeszowa i Lublina wymierzona w przestępczość narkotykową. Funkcjonariusze zlokalizowali dwie plantacje konopi indyjskich znajdujące się w województwach małopolskim i mazowieckim. W sumie zabezpieczyli ponad 2000 roślin i około 40 kg marihuany. Czarnorynkowa wartość narkotyków to prawie 3 miliony złotych. Zatrzymano 5 osób, Polaków i Wietnamczyków. Wszyscy usłyszeli już zarzuty. Policjanci z komend wojewódzkich w Rzeszowie i Lublinie weszli do budynków w dwóch miejscowościach w województwie małopolskim i mazowieckim. W specjalnie wyposażonych pomieszczeniach znajdowały się konopie indyjskie w różnych fazach wzrostu. Policjanci zabezpieczyli ponad 2000 roślin oraz 42 kg suszu. Ich wartość szacowana jest na blisko 3 miliony złotych. Policjanci do tej sprawy zatrzymali 5 osób. 3 osoby, w tym jedna kobieta, to obywatele Wietnamu. Dwóch pozostałych mężczyzn to obywatele Polski. Jeden z nich był właścicielem tego budynku, w którym uprawiano te rośliny. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie postawiła im zarzut uprawiania i wytwarzania narkotyków. W akcji wzięło udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy wspieranych przez antyterrorystów z Rzeszowa i Lublina. Wykorzystano też policyjny śmigłowiec. Tego typu realizacja na tak szeroką skalę, ale no, wymagała dosyć długiego przygotowania. No, przede wszystkim rozpoznanie wielkość obiektu,
To rozpoznanie było w ograniczonym zakresie. Mieliśmy tylko informacje, jak ten budynek wygląda z zewnątrz i całe to otoczenie. Natomiast nie znaliśmy układu pomieszczeń, ponieważ no, nie było to możliwe. To był obiekt prywatny, więc nie mieliśmy wiedzy, jak wygląda ten obiekt w środku. To kolejna w tym roku wspólna akcja policjantów z Rzeszowa i Lublina wymierzona w przestępczość narkotykową. W kwietniu pod Warszawą zlikwidowali 2 plantacje konopi indyjskich. Zabezpieczyli ponad 6 tysięcy roślin i prawie 250 kg marihuany o czarnorynkowej wartości prawie 10 milionów złotych. Tylko od początku roku policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zabezpieczyli blisko 250 kg narkotyków. Już po przeprowadzonej akcji w czasie ewakuacji śmigłowcem jednemu z funkcjonariuszy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego w Rzeszowie wypadły 2 granaty hukowo-błyskowe. Policjanci wyznaczyli i przeszukali teren, na którym to się stało. Granatów jednak nie udało się odnaleźć. W sprawie trwa postępowanie wyjaśniające. Czerwca w Skołoszowie koło Radymna odbędzie się pierwsza w regionie międzynarodowa wystawa rolnicza Agrotargi Wschód, połączona z pierwszym Międzynarodowym Dniem Plantatorów Buraka Cukrowego. Jej przygraniczny charakter, jak dziś podkreślano, ma ogromne znaczenie. Chodzi o wymianę handlową między Polską a Ukrainą i wzmocnienie znaczenia Podkarpacia jako regionu wysokiej klasy produkcji rolniczej. Dwudniowa impreza targowa ma się odbyć w Skołoszowie przy węźle autostrady A4. Chcemy też wykorzystać to położenie przygraniczne powiatu jarosławskiego, stąd też targi, które mają takie znamiona międzynarodowe. Będziemy mieli i wystawców, ale też liczymy na to, że będziemy mieli wielu gości z zagranicy, czyli z Ukrainy. Pomysłodawcą Agrotargów Wschód jest Stanisław Sawa, rolnik z gminy Radymno. 10-hektarowy teren pod wystawę udostępni on rolnikom za darmo. Organizacji tej imprezy przychylne są władze samorządowe województwa oraz starostwo powiatowe w Jarosławiu. Po wielu latach moje marzenie się zrealizowało, bo tworzyła się ta idea tej wystawy targów od obserwacji takich wydarzeń na zachodzie Europy, gdzie od 20 lat staram się wyjeżdżać. Dla działającego w okolicy Związku Plantatorów Buraka Cukrowego targi będą miejscem nie tylko wymiany handlowej, ale też decydujących rozmów na temat twardych warunków gry rynkowej z koncernami cukrowymi. Na Agrotargach Wschód w Skołoszowie spodziewanych jest około 100 wystawców. Będą oni m.in. prezentować dorobek rolniczy Podkarpacia, ale przyjadą też goście z całej Polski i Ukrainy. Kolejna grupa osób zasłużonych dla regionu odebrała dziś odznaczenia państwowe. Kilkanaście osób uhonorowanych zostało m.in. złotymi, srebrnymi i brązowymi krzyżami zasługi. Za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce oraz za osiągnięcia w pracy samorządowej i działalność na rzecz środowisk polonijnych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowany został Jan Draus. Takie samo odznaczenie odebrał Edmund Jankowski, uhonorowany za wybitne zasługi w pracy na rzecz społeczności lokalnej i działalności charytatywnej. Złotymi, srebrnymi i brązowymi krzyżami zasługi wyróżniono osoby zaangażowane w pomoc potrzebującym i promujące ideę wolontariatu. Wojewoda wręczyła także medale za długoletnią służbę i medal Pro Patria dla Mariana Kasprowicza na wniosek Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Teraz czas na interwencję. W studiu jest już Karolina Bik. Dziś zdaje się temat szkolny. Dzień dobry. Tak, dziś temat szkolny, chociaż do wakacji zostało 2 tygodnie i pewnie uczniowie nie myślą już o szkole, ale bardziej o wakacjach. Za to ci, którzy organizują naukę w szkołach, właśnie teraz myślą o tym, co będzie działo się we wrześniu. Dlatego dzisiaj wracamy do tematu szkolnego sprzed kilku tygodni, kiedy o pomoc poprosili nas rodzice uczniów ze szkoły podstawowej w Hucie Komorowskiej. Sprzeciwiali się wtedy uchwale podjętej przez Radę Gminy Majdan Królewski. Chodziło tam o dowożenie dzieci z obecnej 6 klasy w klasie 7 i 8 do innej miejscowości, właśnie do Majdanu Królewskiego. Rodzice się temu sprzeciwiali. Proszę zobaczyć krótkie przypomnienie tego materiału. Nie zgadzamy się tutaj. Ta szkoła w ubiegłych latach kształciła dzieci w pełnym zakresie szkoły podstawowej, od klasy pierwszej do klasy 8, więc warunki, które tutaj mamy w tej szkole, jak najbardziej odpowiadają temu, aby zabezpieczyć naszym dzieciom właściwy proces nauczania. Jest ustawa szkół ośmioklasowych, czy nie ma ośmioklasowych? Bo miała być ustawa, że jest szkoła ośmioklasowa. Moim zdaniem, pani minister się wydaje, że są szkoły ośmioklasowe, nie jakieś rozłożenie dzieci do innych szkół.
Przypomnij, skąd wziął się w ogóle taki pomysł radnych, żeby dowozić dzieci do innej szkoły, skoro szkoła jest na miejscu? Chodziło oczywiście o oszczędności. W tamtym poprzednim moim materiale wypowiadał się jeden z radnych, który głosował za tą uchwałą. No i właśnie to jest po prostu z punktu widzenia gminy bardziej opłacalne, dowozić dzieci z całej gminy, z właśnie 7-8 klasy podstawówki, do budynku, w którym teraz jest gimnazjum, ponieważ ten budynek będzie pustoszał, ponieważ od września są gimnazja wygaszane. No i właśnie dlatego oszczędności były głównym powodem, dlaczego większość radnych zagłosowała wtedy za. A czy byli tacy rodzice, którzy jednak chcieli dzieci dowozić do tej oddalonej szkoły, czy ta decyzja zapadła, rodzicielska decyzja zapadła jednogłośnie? Pewnie może są tacy rodzice w tych miejscowościach, którzy gdzieś dowożą indziej dzieci. Natomiast jeśli chodzi o tą szóstą klasę i obecną szóstą klasę właśnie w szkole w Hucie, to było specjalne zebranie z panią dyrektor. Wtedy wszyscy rodzice zdeklarowali, że nie chcą, że woleliby, żeby dzieci zostały w tej szkole. Zresztą ta uchwała Rady Gminy dotyczyła w ogóle czterech szkół w gminie. Na przykład na Facebooku po emisji tego pierwszego materiału pani Ewelina napisała do nas. Nie tylko w Hucie Komorowskiej, ale też w innych szkołach w gminie Majdan Królewski rodzice nie chcą już posyłać dzieci do gimnazjum i cieszyli się, że wrócił stary system szkolnictwa. Ale to właśnie rodzice dzieci z Huty byli tacy najbardziej zawzięci w tych protestach i na proteście się nie skończyło. Zaskarżyli tą uchwałę Rady Gminy do między innymi do wojewody podkarpackiego i właśnie po kilku tygodniach wojewoda podkarpacki podjął decyzję. Posłuchajmy, jaka to decyzja. Wojewoda podkarpacki, pani Ewa Leniart, stosując rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdziła nieważność uchwały podjętej przez Radę Gminy w Majdanie Królewskiej dotyczącej odbywania obowiązku szkolnego przez uczniów klasy 7 i 8. Uchwała, którą podjęli radni, nie wpisywała się w możliwości prawne przepisów przejściowych wprowadzających ustawę Prawo oświatowe. No i z tych względów właśnie ta uchwała została uchylona. Uczniowie, którzy do tej pory uczęszczali do szkoły podstawowej o strukturze 1-6, uczniowie, którzy otrzymają promocję do klasy 7, będą uczęszczać do tych szkół w tych miejscowościach, w których znajdują się szkoły. Chciałbym przypomnieć również, że to właśnie rodzice tych uczniów wnioskowali i upominali się o swoje prawa, by uczniowie mogli uczęszczać do szkół w swoich miejscowościach. Co na taką decyzję rodzice? Pojechaliśmy ponownie do szkoły w Hucie Komorowskiej właśnie, żeby o to ich zapytać. My jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, że szkoła jest ośmioklasowa, że nasze dzieci będą chodziły do 8 klas do naszych szkół, nie będą włożone do gimnazjum. Tutaj nauczyciele to są drugimi rodzicami naszych dzieci. Tak wychowują dzieci, jak i my wychowujemy. Czy rzeczywiście jest tak, że szkoła, w której do tej pory uczyło się tylko 6 klas, jest gotowa na przyjęcie dwóch kolejnych? No właśnie, część radnych też miała takie obawy, ale jak zapewniała nas jeszcze wtedy kilka tygodni temu pani dyrektor szkoły, szkoła jest na to gotowa, bo to jest szkoła, która nie istnieje od niedawna. Kiedyś w okresie największego wyżu demograficznego i w okresie, kiedy szkoły były ośmioklasowe, dzieci tam uczęszczały, więc nie widać chyba problemów z tym, ale pewne zmiany muszą nastąpić. Jakie to zmiany, o tym dyrektor szkoły? Warunki lokalowe, o których tyle się mówi, że to są najtrudniejsze, to uspokajam, że nie jest tak źle. Co roku malujemy pomieszczenia własnym sumptem też i mieszkańcy pomagają, rodzice malowali klasy. Jak możemy, tak te warunki higieniczne poprawiamy. Bardzo dużo też pomaga sołectwo. Oczywiście, że czeka nas remont, ale myślę, że to jest rzecz drobna, którą można zrobić na wakacjach. Jeśli ktoś z Państwa chciałby przeczytać pełne uzasadnienie takiego rozstrzygnięcia tej sprawy przez wojewodę i dokładnie dowiedzieć się, dlaczego uchwała radnych była niezgodna z prawem, to do końca tego tygodnia, jak dowiedziałam się u wojewody, uzasadnienie w całości zostanie opublikowane na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Dzisiaj to wszystko i czekam na kolejne sygnały od Państwa. Jak uratować żydowską spuściznę Galicji? Między innymi na to pytanie próbowali dzisiaj odpowiedzieć historycy z Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy wspólnie z naukowcami z Krakowa, Izraela i kilku innych państw po raz pierwszy zorganizowali w Boguchwale międzynarodową konferencję naukową Żydzi w Galicji.
Naukowcy przedstawili swoje wyniki badań dotyczące dziejów i kultury Żydów i zobaczyli Podkarpacie, które od lat pozostaje ważnym miejscem dla hasydów. Leżajsk to dla Żydów miejsce wyjątkowe, bo to właśnie tu nauczał i umarł cadyk Elimelech, jeden z twórców hasydyzmu. Każdego roku w marcu kilka tysięcy Żydów przyjeżdża właśnie do Leżajska, by modlić się przy jego grobie. Dziś takich miejsc na mapie Podkarpacia, które łączy Polaków i Żydów, jest znacznie więcej. Między innymi z tego powodu Uniwersytet Rzeszowski po raz pierwszy zorganizował międzynarodową konferencję Żydzi w Galicji od XVIII wieku aż po współczesność. Kultura i historia Galicji przecież to hasydyzm chociażby. Takie ośrodki jak Leżajsk, czy Dynów, czy Rymanów, które są wiodące w skali światowej. To także kultura małych galicyjskich miasteczek, ale także kultura Lwowa, kultura Krakowa. To profesorowie, którzy uczestniczyli w życiu naukowym. To również kontakty międzynarodowe, które wówczas były, chociażby z Żydów galicyjskich z Wiedniem. A więc ta problematyka jest bardzo aktualna. W konferencji wzięli udział naukowcy z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też badacze ze Stanów Zjednoczonych, Izraela, Niemiec, Ukrainy czy Słowacji. Wśród tematów m.in. gospodarka i polityka Żydów w Galicji, ale też kwestie związane z opieką medyczną, malarstwem, muzyką czy antysemityzmem. Efektem dzisiejszego spotkania ma być wspólna publikacja naukowa. Naukowcy chcą, aby konferencja odbywała się cyklicznie. A w Łańcucie politolodzy, socjolodzy i historycy z całej Polski dyskutowali dziś o czasach PRL-u, a dokładnie latach 1970-75. To inicjatywa Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej hasłem są słowa z przemówienia Edwarda Gierka z 1971 roku. Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatni. Cała dekada rządów Edwarda Gierka, który stał na czele Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1970-1980, zdaniem historyków była pod wieloma względami ciekawa. Także z punktu widzenia ich dzisiejszej analizy. Bo okres przez wiele osób ciągle oceniany jako dobry i dla pozycji Polski w Europie i dla poziomu życia mieszkańców, w istocie wcale taki nie był. Owszem, można się zgodzić, że ta pierwsza połowa lat 70. to okres, kiedy ludziom żyło się dużo lepiej niż w latach 60. za rządu Władysława Gomułki. Jednak był to okres również wielu zaniedbań, błędnych decyzji gospodarczych, które skutkowały pogarszającą się sytuacją gospodarczą i kryzysami społecznymi, czy to w roku 1976, czy również w 1980. Częścią spotkania była prezentacja książki PRL na pochylni 1975-1980, która jest rezultatem konferencji pod takim właśnie tytułem, też zorganizowanej przez Rzeszowski IPN. Obie debaty dotyczą władzy, gospodarki, polityki zagranicznej, spraw międzynarodowych, kościoła oraz publicystyki i propagandy. To pierwsza próba kompleksowej analizy polskiej rzeczywistości przed rewolucją Solidarności. Arłamów znów gości piłkarską reprezentację Polski. Tym razem to kadra do lat 21, która przygotowuje się do Mistrzostw Europy, które odbędą się w połowie czerwca w Polsce. Biało-czerwoni w Arłamowie będą do 14 czerwca. Rok temu na boisku w Arłamowie Nawałka, Lewandowski i spółka. Tym razem przyjechali ci, którzy wkrótce mają stanowić o sile pierwszej reprezentacji. Dziś różni ich między innymi to, że oni czasem mogą przejść hotelowym korytarzem incognito. Kto was tu w ogóle wpuścił? No, przypadkiem, wcześniej zgnęliśmy się. Kto was tu wpuścił? Dziura w płocie była, kierowniku. To Jarosław Jach i Przemysław Szymiński, obrońcy młodzieżowej reprezentacji. W składzie także Bartosz Kapustka. O jego kontrakcie rok temu do Leicester, ówczesnego mistrza Anglii, było głośno. Niestety nie miał wielu okazji, by zagrać w pierwszym składzie. Dla wielu osób jestem trochę niewiadomą, bo rzeczywiście na boisku w tym sezonie rzadko miałem okazję się pojawiać, więc mam nadzieję, że to Euro będzie dla mnie takim końcem tego sezonu, w którym będę mógł pokazać, że rzeczywiście dalej jestem na wysokim poziomie. Po raz kolejny reprezentacja Polski wybiera Arłamów na ostatnie zgrupowanie przed ważnym turniejem. Rok temu specjalnie na życzenie trenera Nawałki powstało to boisko. Powoli Arłamów staje się takim domem dla reprezentacji, z czego bardzo się cieszymy my w Arłamowie, jak i myślę wszyscy na Podkarpaciu.
To nowa generacja piłkarzy, którzy bez kompleksów rywalizują z europejską czołówką. Jak sami twierdzą, niespecjalnie zmartwiła ich wiadomość, że zgody na grę w młodzieżowych mistrzostwach Europy nie dostali zawodnicy włoskiego Napoli, Milik i Zieliński. No jak mogą morale spaść, jak graliśmy bez nich i nagle gramy bez nich? No to czym to się różni? Trener Marcin Dorna powołał 23 piłkarzy. Większość już jest w Arłamowie. Ostatni dołączą w niedzielę. Mamy zapewnione, można powiedzieć, wszystko. Od A do Z jest dopięty na ostatni guzik. Nic tylko odpoczywać, trenować i się przygotowywać. Grupowi rywale Polaków to Słowacja, Szwecja i Anglia. Mecze rozegrają w Lublinie i Kielcach, ale wszyscy marzą o finale w Krakowie 30 czerwca. Jest tutaj wielu utalentowanych zawodników, którzy naprawdę mają wysokie umiejętności i myślę, że naprawdę możemy zdziałać bardzo dużo. Młodzieżowa reprezentacja Polski będzie trenować w Arłamowie do 14 czerwca, natomiast 16 w Lublinie pierwszy mecz grupowy ze Słowacją. Podkarpacie bez sukcesu w rozgrywkach UEFA Regions Cup. W meczu decydującym o awansie do turnieju finałowego reprezentacja Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej przegrała w Kolbuszowej z rywalami z Małopolski 0-3. Pierwsze starcie tych drużyn w Brzesku zakończyło się nikłą wygraną reprezentantów Małopolski 1-0, ale obserwatorzy tego meczu zgodnie twierdzili, że to drużyna Podkarpacia powinna wygrać i to nawet wynikiem dwucyfrowym. Dlatego w rewanżu w Kolbuszowej faworytami byli gospodarze, którzy w poprzedniej edycji wywalczyli wicemistrzostwo Polski. Ale rywale już w pierwszej minucie spotkania zdobyli bramkę i sytuacja reprezentacji Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej zrobiła się nieciekawa. Trzeba było odrabiać straty, a ta sztuka się gospodarzom nie udała. W drugiej połowie stracili dwie bramki, jedną po kontrze, jedną po rzucie karnym i przegrali mecz 0-3. Do finału awansowali gracze z Małopolski. Wiedzieliśmy, że im dłużej będzie wynik 0-0, czy tam nawet strzelimy tą bramkę, super, że się udało od razu strzelić. No, z biegiem czasu będziemy mieć coraz więcej miejsca, żeby skontrować, dołożyć drugą, trzecią. Tak się stało. Osobna sprawa to sędziowanie. Arbiter Piotr Kozłowski z Lublina kilkoma decyzjami ewidentnie skrzywdził gospodarzy, choć oni sami przyczyn porażki szukali raczej w pierwszym wyjazdowym meczu, który powinni wysoko wygrać. Trzeba było to zobaczyć, co działo się w Brzesku w pierwszej połowie, żeby uwierzyć w ogóle, bo szkoda było w ogóle znajomym opowiadać. No ale cóż, i tak po tym pierwszym meczu w Brzesku dzisiaj wierzyliśmy, że możemy spokojnie strzelić 3 bramki. Decyzje arbitra doprowadziły do niepotrzebnego zaostrzenia rywalizacji i w efekcie nawet bójki na boisku po kolejnym brutalnym faulu gości. Czwartek miał być pochmurny i deszczowy, a był słoneczny i całkiem ciepły. Jak będzie jutro, o tym już za chwilę Beata Gubernat. Dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru.